mówią, że jest no po prostu świetna, że jest genialna, czy że jest jakimś tam gołtem, czy coś takiego. Czy to zmienia, czy ja się dowiaduję czegoś nowego o grze, nie? No właśnie pytanie, no bo ja ich nie traktuję jako źródło właśnie informacji o grze, tylko po prostu jako taką audycję ciekawą, nie? A, no to okej. Okay. Ale też nie mam tak, że słucham ich cały czas, nie? Nie, nie, to ja tak sobie wziąłem, znaczy wiesz, z drugiej strony jeszcze oddam taką sprawiedliwość, że to była tam... Świąteczne jakieś? Jakiś tam top 20, no mniejsza, to była topka, nie? Jeszcze 20 gier aż, nie? Właściwie 60 gier, bo oni robią tak, że tam dwóch prowadzących i jeszcze top 20 osób tam głosujących u nich na Discordzie czy czymś takim. Ale z drugiej strony... No faktycznie, same ciężkie gry, no takie... znaczy tak, osiemnastki... Coiny. Coinów akurat nie było, chyba żadnego coina nie było. Ale osiemnastki, paksy były. Ruty. Tak, rut był. Znaczy, ale w sumie to rut był bardziej od tych głosujących, tak, osób. Mhm. Akurat się pojawił. Trick-takingowe gry, bo oni tam widziałem, że też teraz sporo lubią. I te jeszcze, Cube Rails. Trick-taking, to jak to można przetłumaczyć? Że to... Wziątkowe gry to się nazywa. No, gry powiedzmy w stylu brydża. Tylko na różne ilości graczy, bo brycz akurat gra się partnership, tak? Gra się w parach, a są różne. Jaka jest jeszcze inna wziątkowa gra? Tysiąc jest wziątkowo, czy nie? No właśnie nie do końca. Tak, bo musisz grać do koloru i ten, i są jakieś tam trampy. No to powiedzmy tysiąc. Dobra, rozumiem. Nie wiem, jaka jest polska nazwa taka. Nie wiem, ja się spotykałem z takimi nazwami jak wziątka, lewa, zebranie triku, ale nie szło. Ty powiesz jakiś wstęp? Zobaczmy, powiedzmy, nie? Jakby, co tam wzięliśmy i dlaczego. No ja jestem ciekaw, co ty w ogóle powiesz, bo już tak się zrobiłeś tajemniczy. Jak mówię coś... Niedługo spytasz, kiedy gramy? Odpowiem ci na antenie. A w którym odcinku? Dajesz się w tym czasie. Ale jak się nazywa... Jak proszę, żebyś zrobił jakoś ten, jakiegoś hand cliffera czy coś na antenie, to no w tym roku to proponujemy to i tamto i później nic nie dowozimy. A ten, a jak coś tam dowozimy. Coś tam dowozimy. Dobra, a więc tak, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, przy... nie przy stole, w aucie. Pozdrawiamy Irek. Tak. I Piotrek. No to dzisiaj taki temat lekki, mało poważny, mianowicie gry, które nas w jakiś sposób zaskoczyły, tak? Pozytywnie lub negatywnie. Taki był, takie było założenie? Nie. Czy u mnie jest inne? No a jakie u ciebie? U mnie założenie jest takie, że gra, która albo była bardzo wysoko w moim prywatnym rankingu i... zaliczyła takie mocne tąpnięcie, mocny spadek, albo w drugą stronę, czyli bardzo długo się musiałem do tej gry przekonywać. Albo w ogóle, wiesz, pierwsze, nawet nie chodzi, że pierwsze, bo czasami takie jest, że pierwsze wrażenie jest kiepskie, ale już drugie jest super, nie? Tylko takie, że pierwsze wrażenie, drugie, trzecie, w końcu zażarło. I to tak, wiesz, zażarło już porządnie. No to ja mam zupełnie inny temat, bo ja powiem o grach, w których IP, powiedzmy, zaskoczyło mnie, IP przeniesione na gry planszowe, zaskoczyło mnie pozytywnie lub negatywnie. Czyli macie dwa odcinki w jednym. No dobrze, dobrze. Dobra, no to rzucaj ty pierwszą grę, która tam... Dobra, ja zacznę... Po dwie gry mamy, tak? Znaczy ja mam, sumarycznie mam dwie. Jedną na plus, jedną na minus. No to ja tak samo, no tu się dogadaliśmy. Choć raz coś... Nie no, coraz lepiej. Dlatego warto rozmawiać, nie tylko na antenie. Dobra, słuchaj, no ja zacznę z grubej rury i zacznę niby negatywnie, ale to jest gra, którą według mnie każdy powinien zagrać. Większość ludzi zresztą pewnie zagrała. Mnóstwo osób ją kocha. Ja ją też kochałem. Był taki okres, ale gdzieś ta miłość się skończyła. I grą, o której właśnie chcę powiedzieć, to jest Brass. Jeszcze ten stary Brass Lancashire, chociaż Birmingham to nie jest gra, która według mnie aż tak bardzo mocno się różni, żeby to rozdzielać. Dobra, no i ja powiem tak. Zacznę od tego, za co ja kochałem Brassa, bo kochałem autentycznie. To była gra, którą ja jak pierwszą partię tylko zagrałem, to się absolutnie w niej zakochałem. Robiłem print and play'owe te dodatki, tam Katalonię bodajże. Szukałem tej gry Age of... Cholera, jak to się nazywało?
Też taka, powiedzmy, prostsza wersja Brasa. Też zrobiona przez Wallace'a. Age of coś tam, nieważne. Tacy przygotowani jesteśmy. Miałem kompletnego fioła na punkcie tej gry. Kochałem ją, uwielbiałem ją w każdym składzie osobowym. Już to do dzisiaj uważam, że ona się świetnie skaluje. W sensie... To był czas, kiedy ogrywałeś wszystko praktycznie, tak? Takie rasy, jak leciały. Tak, ale wiesz co? Bras od samego początku się wyróżniał na tle gier euro, mimo wszystko. I właśnie tak szybciutko chciałem powiedzieć, czym on się wyróżnia tak in plus. I to do dzisiaj to podtrzymuje, tak? Że przede wszystkim bardzo ciekawa interakcja w grze. Bo jest, okej, okay, jest interakcja taka, powiedzmy, nazwijmy to wyścigowa, trochę podobna jak, powiedzmy, w Age of Steam, gdzie właśnie chcemy budować te biznesy, zajmować dobre miejsca, miejscówki, no, na tak, mapie. Tak, kładziemy te połączenia, prawda, czy kanały, czy tory, żeby odcinać też innych graczy od pewnych miejscówek. Bardzo według mnie klimatyczna, zarówno grafiki, jak i jakby to, co robimy w grze, no, się mega spina. No właśnie, tutaj to ja ci wejdę w słowo. Mi na przykład niesamowicie się podoba ta stara edycja od Eagle Gryphon. Ja też wolę tę starą. Z rysunkami Denisa Rodman chyba się nazywa. Nie Denis Rodman. Denis Rodman to gracz NBA. Peter Denis, o. Tak. Ale... Tam widać ten rys takiej biedy, która jest po prostu w tej grze. Bo ta nowa edycja jest taka po prostu... Pustynia wygląda. Jest taka piękniutka, śliczniutka, taka stokowa. Nie? Jakby to ja przepraszam, a ja się tutaj wetnę. Mi się nie podoba nowa wersja. Nie podoba mi się. Przede wszystkim jest za ciemna, graficznie mi odrzuca, ale to moje... No ale właśnie, do tego trochę, że te ilustracje jednak, te biedoty tam rozrysowane są... No, dużo większy dla mnie dają klimat, jeśli można tam o tej grze powiedzieć, że jest klimatyczna. Emocjonalny jakiś, tak. Niż te grafiki, które są po prostu ładne. To tak jak kobieta, która się podoba wszystkim po prostu, nie? Powiedzmy jakaś tam modelka, a kobieta, która ma taką urodę nieoczywistą. To tak, tak bym mógł przyrównać tak. te dwa tak, wydania, może nie? Ma orli nos, tak, na tak. przykład. Ale ciebie akurat ale coś z tego kręci. Ale patrzysz i hipnotyzuje cię po prostu. Więc dla mnie też mam, dlatego kupiłem tą wersję tego Brasa, zresztą Akry Śniegu też właśnie, ze względu na to, żeby mieć to jako taki... Ja ci powiem, że ja też jestem, ja z reguły nie lubię gadać o grafikach, ale akurat jestem frajerem na te grafiki właśnie Petera Denisa. Bardzo mi się one też podobają. We wszystkich jego grach, znaczy, no, głównie tam właśnie u Wallace'a, a niestety jakaś te nowe grafiki brasowe niestety mi, no wręcz trochę mi obrzydzają tą grę. Niestety, ale mówię, to jakieś tak tam... Kwestia gustu, no. Natomiast jakby nie o samych grafikach, tak, to chciałem powiedzieć, bo tak, wracamy sobie do tych jeszcze plusików. Ale ogólnie klimat, tam mnóstwo rzeczy, w ogóle cała ta gra praktycznie jest kręcona, jakby designer wyszedł od... nazwijmy to problemu, czyli co chciał zamodelować, tak. Co chciał opisać i stworzył grę, która dokładnie. Bardzo mocno trzyma się w realiach. Ja już tutaj nie będę... Zarówno w Akrach, jak i Wallace potrafił to niesamowicie zrobić grę, która jest grą euro, ale bardzo klimatyczną. Tak. I to i mało tego klimatyczne, to tam pies drapał, ale świetną grę przede wszystkim. Znaczy, bo klimat łączył się właśnie z fabułą, znaczy mechanika łączyła się z fabułą i to sprawiało, że to było klimatyczne, nie? Tak. Ale wracamy już do samej gry, tak? Bardzo ciekawa interakcja, taka, którą w ogóle bardzo rzadko spotykana w grach, czyli takie, ja bym to nazwał trochę kooperacyjno-kompetytywna, ale tak naprawdę bym to odwrócił, czyli kompetytywno-kooperacyjna, że zasadniczo gramy przeciwko sobie, ale wchodzimy w kooperację. Tak. Gra trochę nas do tego zmusza, czyli właśnie ten genialny pomysł, gdzie gracze zmuszają innych graczy do wchodzenia z nimi w kooperatywę, tak? Czyli stawiamy jeden biznes, ktoś stawia biznes innego typu. Nie chcę brać od ciebie tej kostki węgla, ale muszę. Tak. Znaczy nawet chcę czasami wziąć, no bo tak, mi się to opłaci, tak? A zwłaszcza jak mi się to bardziej... Tylko chodzić o to, żeby tobie się bardziej opłaciło, tak. Niż jemu. Czyli tworzymy właśnie takie symbiozy. Sieć połączeń, to jest naprawdę genialne, to w bardzo dosłownie na palcach jednej ręki to takiego szalonego drwala można by policzyć takie tytuły z tak genialną i wyjątkową interakcją. I tak bardzo dobrze zrobiono. Więc gra naprawdę ma tam genialne rzeczy w sobie. Ja tego nie zmieniam, tego zdania. To aczkolwiek czas... jest tam dużo, dużo złośliwości. Można tam odciąć bardzo, bardzo boleśnie.
Można, ale ja powiem ci, nie doświadczyłem to. A właśnie, by the way, ja mam około 10 partii tylko zagranych, więc to też nie jest dużo, nie? Ja polecam tutaj naszą rozmowę z Pitonem, tam mamy, Piton opowiada o tej grze po 1000 partiach właśnie. Gramy sobie na online i w międzyczasie Piton opowiada mniej więcej o tej grze i to też jest takie ciekawe spojrzenie na tę grę właśnie z takiego doświadczenia. Więc to widzisz, to jest gra euro, ale która ma te takie tak zwane shared insensitives, czyli te rzeczy w Cube Railsach, które się charakteryzują Cube Railsy, którymi się charakteryzują osiemnastki, tak, że chcemy chodzi ci o współdzielenie, tak? Zachęcanie innych graczy, mm-hmm. żeby coś zrobili, mm-hmm. okej? Żeby się podłączyli, bo patrz, Rysiu, ty też skorzystasz, tak? Nie? A że ja więcej skorzystam, to inna sprawa. Genialny tor kolejności, to jest jedna z najpiękniejszych mechanik w ogóle w grach. Mm-hmm. Obczaj. Masz bardzo Wydajesz, tym później z tyłu zostajesz. Tak, po pierwsze fajnie to modeluje jakby właśnie, że jakby pieniądze tam tak naprawdę modelują i czas, i zasoby ludzkie. Że im więcej wydajesz tych ludzi, czasu i tak dalej, to tym mniej rzeczy zrobisz. Tak, czy później... Inwestujesz po prostu, na ten moment skupiasz inwestujesz. Się tak, no. To jest jedna rzecz, ale już abstrahując od tego, ona jest genialna mechanicznie, bo zwróć uwagę, że ona decyduje też o kolejności w turze graczy. I zwróć uwagę, że bardzo często jak są gry, które decydują o kolejności w graczy, to jest albo na przykład u Felda, tak? Akcja pod tytułem pójdź pierwszy, czy tam wiesz, pójdź na najbliższe pole dostępne na torze kolejności. Mhm. Albo to jest licytacja, jak na przykład nie wiem, w Indonezji, czy w Age of Steam. I znowu, czy jest coś złego właśnie w tym worker placemencie, czy w tych licytacjach, tak? Gdzie się licytujemy? Nie ma nic, ale zwróć uwagę, jak to jest eleganckie rozwiązanie, że ty w jednej tej akcji, jakby planując, co będziesz budował, jednocześnie musisz już zaplanować sobie, który będziesz w następnej turze. Tak. Więc to jest absolutnie genialne rozwiązanie i też nie przypominam sobie tak przynajmniej na szybko innych gier, gdzie coś takiego byłoby no tak naprawdę skopiowane tutaj. Bo znowu, ja bardzo lubię na przykład licytacje, ale licytacje strasznie wydłużają grę. Zwróć uwagę, każda licytacja to jest patrzenie sobie głęboko w oczy. To jest fajne też, bo są emocje, są podśmiechujki i tak dalej. Ale to one wydłużają, a tutaj wszystko masz skondensowane i to wszystko musisz ważyć jakby do tej jednej prostej akcji. To mi się z paksami na przykład też kojarzy, że wiesz, odpalasz jedną akcję w stylu puść Trafera w Pax Renaissance, ale już musisz liczyć, ile ty dostaniesz pieniędzy, ile przeciwnicy, tak, kto się namierzy. Jakie wojsko się pojawi, tak. No. Tak, właśnie, jakie ty masz karty, jakie przeciwnik, czy ktoś nie odpali za chwilę wojny religijnej, milion rzeczy. A jedna gówniana, prosta, taka niby atomowa akcja, a zmienia obraz gry, więc to jest genialne. Genialny system pożyczek i w ogóle według mnie cała ekonomia jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa w Brasie. Bo tak, pożyczki są, to Warlock mi zwrócił to uwagę, on mnie zresztą też uczył, tak, Brasa. I polecam właśnie w ogóle bardzo jego recenzję na kawę na planszę, jeżeli dobrze pamiętam, blog. Na znak planszy. Że bierzesz pożyczkę i tak naprawdę do końca gry płacisz odsetki, nie? Tylko to, no tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa mechanika, ale w ogóle cała ekonomia jest bardzo fajna, bo jakby balansujesz, są różne bardzo strategie, prawda? Czy bardziej iść w pożyczki, to wy z Pitonem też fajnie opowiadaliście, czy bardziej w pożyczki iść, czy mniej w pożyczki, czy trochę tak, trochę śmak, także jak ktoś lubi bawić się w Providenta, to... No i ten podział na dwie ery jest bardzo ciekawy, tak jakby dużo ludzi na początku, jak zaczyna grać, mówi, że a ta era Kanow to taki wstępnik do prawdziwej gry, a jak się okazuje, przynajmniej z tego, co Piton mówi, to już w erze kanałów bardzo dużo planujesz. Już te przemysły, które zostaną na następną erę, definiują z jakim potencjałem wystartujesz w erze kolei, nie? Więc to jest też ciekawy zabieg, też rzadko spotykany, żeby tak mocno ocezurować grę na dwie części, nie? Tak, ale to ja akurat będę chciał wrzucić do minusów. No, to ja tutaj mam jakby... Rozumiem, że może się to bardzo podobać. Mi się to akurat z pewnych względów nie podoba, ale to za chwilkę będę chciał do tego wrócić. Losowość kart. Bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu gra nie jest policzalna w pełni. Za każdym razem jest inna przy jakby statycznej mapie, tak? Zawsze jest statyczny taki sam rozpad, tylko zawsze jest dynamiczny ten dociąg kart, więc jakby regrywalność jest bardzo duża. I też fajnie modeluje, jakby ktoś powie, no dobra, no ale przecież no ja te buduję w Manchesterze, no to dlaczego nagle nie mogę nic wybudować w Manchesterze i tak dalej, ale prawda jest taka, znaczy no akurat tutaj pewnie można, albo że ja bym chciał tam, wiesz, gdzieś w jakimś
Niestety nie znam więcej miejscowości. No, w Liverpoolu jeszcze, Beatlesi. W Liverpoolu chciałem coś zbudować, ale nie mogę, bo mi karta tutaj przez 3 rundy nie dochodzi. Ale to fajnie modeluje, znowuż właśnie jakby te okazje biznesowe, mm-hmm. prawda, które się pojawiały przed tymi baronami w tej XIX-wiecznej Anglii, więc to mi się podoba. I to też zmusza, tak jak w Paksach, do korygowania cały czas swoich planów, tak, nie? Tak, i ogólnie musisz wyciągnąć jak najwięcej z tego, co ci los przyniesie, mm-hmm. po prostu. Natomiast według mnie ta gra nie jest losowa, nie? Nie powiedział, ja czuję bardzo dużo kontroli. Mm-hmm. Znaczy ona jest losowa, tak, technicznie rzecz biorąc, ale bardzo dużo kontroli mimo wszystko czuję. Bo przy takim dociągu kart, jeśli masz duże doświadczenie, to wiesz, jak wykorzystać, jeśli nie w tym momencie daną lokację, no to otwierasz gdzieś indziej biznes i stamtąd próbujesz... Tak, a nawet jak nie grasz, to jest kolejny mój plus, ta gra według mnie jest naprawdę przystępna jak na ciężar gry mm-hmm. gatunkowej. W sensie ona ma bardzo skomplikowane zasady, znaczy jest inaczej, nieeleganckie zasady ma, może nie tak bardzo skomplikowane, ale prawda jest taka, że właściwie każdemu jesteś w stanie tę grę wytłumaczyć i w nią zagrać. No każdemu, kto zagra w jakąś tam planszówkę. Więc mimo, że zasady są pokomplikowane, to jakoś ludzie to chwytają i bardzo szybko grają stosunkowo dobrze. Mhm. Nie mówię, że wygrywają i tak dalej, ale radzą sobie, że już robią, mają strategicznie sobie planują, że chcą otworzyć tutaj tą przędzalnię, tutaj ten port, później połączenie zrobić, sprzedać sobie, tak i szybko tak dalej. Łapią kwestie tych zależności. Tak, no. Jakby strategicznie już całkiem nieźle grają, co nie znaczy, że wchodzą na poziom mistrzowski, nie? Mhm. A to jest na pewno też gra, którą można tam masterować mocno. Chociażby ze względu właśnie na liczebność tych kart, liczenie sobie kart, tak. Przewidywanie i tak dalej. Ja na tym poziomie nigdy nie byłem. Jeszcze raz to powtórzę, że to mi się wydaje najlepsza gra, taka bym nazwał to kooperacyjno-kompetytywna, czy tam właściwie odwrócone, tak? Kompetytywno-kooperacyjna. Ciężko mi sobie coś innego wskazać, że to jest kompetytywna gra, ale ten element tej wymuszonej symbiozy, tej wymuszonej kooperacji jest naprawdę mocny i gra jest świetna. No dobra. I teraz, tak jak mówię, to była moja topowa gierka. To była to moje, było przynajmniej 9 na 10, jak nie wyżej. I ja teraz trochę się przyczepiam do tej gry, ale prawda jest taka, ja tutaj właśnie skorzystam też z tej metafory tych Deaths on the Map, że to jest trochę tak jak z dziewczynami, nie? Że masz jakąś dziewczynę, jesteś zakochany w nią po uszy, po prostu świata poza nią nie widzisz i pojawia się kolejna, prawdopodobnie tak, albo po prostu ten czar pryska, tak, w pewnym momencie coś się zmienia, to czasami może się pojawi inna, czasami może, wiesz, nagle te motyle zaczynają gdzieś tam uciekać i coraz bardziej dostrzegasz wady. No dobra, ale już najpierw zacznę od tych konkretów, a później jakby wrócę jeszcze do tej metafory. Pierwsza rzecz, która, no to jest mały minus, ale troszeczkę mnie to boli. Pieniądze nie dają szczęścia w tej grze. W sensie trochę mnie to razi, że w naprawdę fajnej, sprytnej, pod każdym względem mega klimatycznej grze ekonomicznej, gdzie jesteśmy tymi baronami, pieniądze w cudzysłowie nie mają znaczenia. W sensie na koniec gry robimy PZ-y. Ja wiem, że to można sobie różnie tam wytłumaczyć, że może to są jakieś wpływy w mieście, że może to są jakieś, wiesz, dodatkowe pieniądze z biznesów, które, wiesz, nie widzimy na mapie. No to tak jak są... Peaky Blinders, nie? Między pierwszym a ostatnim sezonem, kiedy już tam chodzi tylko o władzę, o miejsce w rządzie i tak dalej, nie? A pieniądze się już nie liczą. Tak, no. No okej, nie, niech będzie. No to mówię. Ale ale z drugiej strony jest to gra o zarabianiu pieniędzy, nie? Też... Znaczy, tu tak, to co może mi zczytać, to że tak naprawdę okazuje się, że to nie jest gra o zarabianie pieniędzy, tylko o zarabianie punktów, nie? Tak, tak. I te ciłanie punkcików, tak. Nie? Fuczenie na przykład są to po prostu od początku do końca pieniądze. Tak. Pieniędzmi szastamy, wydajemy, zarabiamy i na końcu liczymy pieniądze. To a tutaj po prostu liczymy, a tutaj po prostu nagle są punkciki jednak. Tak, te. No ale okej, to jest powiedzmy jeszcze taki mały minusik. No ale teraz wrócę do troszeczkę większych rzeczy. Era kanałów. No ja takie trochę mam pytanie, po co ona właściwie jest? Bo coś tam budujemy, coś tam stawiamy. I następuje reset. I następuje prawie całkowity reset. Prawie całkowity. Mhm. Bo na końcu zostają faktycznie strategicznie ważnie rozlokowane biznesy.
odblokowano odpowiednie tam biznesy też na tych naszych planszetkach, tak, co nas już jakby nam kształtuje tą partię, tą część ery kolejowej. No i też mamy już jakieś tam różnice punktowe, prawda, mniejsze lub większe. Ale szczerze powiedziawszy, ja bym wolał, żebyśmy na początku na przykład się licytowali, dajmy na to, pieniędzmi, czy punktami zwycięstwa i pieniędzmi, i te biznesy sobie taki, wiesz, zaawansowany setup. Chociaż rozstawiali mi te to budynki. Się podoba, tak jak troszkę w Pamirze efekt dominacji. Czyścimy planszę i mamy taki trochę świeży start, nie? Że na nowo musimy główkować, na nowo otwarcie daje nam to pewne możliwości. Pytanie, czy to rozpatrywać jako catch-up mechanizm? Chyba nie, bo to nie jest na zasadzie, że pomagamy tym, którym poszło źle, pomagamy im, że czyścimy. Tylko właśnie takie delikatne już zakotwiczenie się w pewnych miejscach i mamy buch, reset, no to teraz sobie kombinuj. Wiesz tak. Co, wiesz, czym ja chyba mam największy problem? No. Że w erze kanałów zarabiamy ułameczek tych punktów zwycięstwa, co w tej fazie końcowej. Może to mnie najbardziej boli. Bo wiesz, one czy, że trwają... gra narzuca ci pewne tempo, tak? Że masz w tej części się rozwijać powoli, tak? Że to o to ci chodzi? Znaczy, bo najważniejsze w grze są PZ-y. Jeżeli w pierwszej fazie robisz około 30 PZ-ów, a w drugiej robisz około 150, ja mówię, powiedzmy, o grze dwuosobowej, no to jakby tak licząc samymi tylko PZ-ami, ja wiem, że teraz upraszczam, tak? Bo te strategiczne rozłożenie biznesów ma znaczenie, no jest 5 razy ważniejsze. A czasowo trwa praktycznie tyle samo, bo deck chyba tam się, nie wiem, czy... Tak, taki sam jest. No. Czy jest taki sam, czy tam ewentualnie parę kart dochodzi. No i to jest mój problem. No to jeżeli ja dwa razy muszę zagrać... Nie lubię takiego efektu, nie? Dlaczego mi to w Pamirze nie przeszkadza? Bo w Pamirze żadna część gry nie jest taka sama jak poprzednia. Nie jest nawet podobna, a tak bym powiedział. Nie, chyba dlatego. A tutaj te dwie części są dla ciebie na podobne? Tyle są podobne. Rozumiem. Że no tak trochę jakbym zagrał dwa razy partię po prostu. Mm-hmm. O, takie mam odczucia. Rozumiem. Grę wstępną gdzie jeszcze, i właściwą. Gdzie jeszcze mówię, ktoś może zagrać bardzo dobrze. Ja mówię o takich lamerskich graczach jak ja, nie takich jak właśnie, którzy już tam, wiesz, olewają tę pierwszą rundę, tylko ustawiają sobie te biznesy, żeby od razu później w następnej rundzie uderzyć, jak te szakale odblokować, podcinać kogoś i zakończyć partię właściwie w pierwszej, wiesz, turze drugiej tej ery. Tylko o normalnych, takich normalsach jak ja, że tak trochę jakbym zagrał dwie partie pod rząd się czuję, nie? Na nieco zmienionych zasadach. Co też komplikuje zasady, nie? No ale dobra, to jest gra z 2008 roku, nie? No to jakby to jej oddaję, ale odrobinę jest dla mnie przez to za długa. I do tego też jakby do regrywalności. Szczególnie tutaj na większą ilość graczy, nie? No bo na dwóch jeszcze... Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Ja w sumie tutaj cały czas mówię prawie o partiach dwuosobowych. Okay. Bo bardzo mało grałem partii więcej niż dwuosobowych. Natomiast gra działa w każdym składzie. Nie? Trochę inaczej, ale bardzo fajne daje doświadczenie. Dobra. Ona, znaczy to było śmieszne, że ona powstała z myślą od trzech graczy wzwyż. Dopiero później fani wprowadzili wariant dwuosobowy. Tak. Dobra. Duży minus. I to jest chyba to, co... Skreśliło tą grę. No, że tak skreśliło to bez przesady, bo ja dalej uważam, że to jest gra, znaczy, w którą każdy może zagrać. No ale ty, chodzi o to, że ty nie grasz już w nią. No. To jest coś, co mi się w każdej jednej partii albo mi zdarzało, albo przeciwnikowi. Czyli każdy z nas ma jakiś plan strategicznie, coś kombinuje, chce coś zagrać i nagle... Drugi gracz, najczęściej to w grach dwuosobowych jest, nagle bach ci bierze i cię uprzedza o tę jedną akcję i ci się z jakimś biznesem wcina. I od początku musisz myśleć... Ale to nie o to chodzi, że od początku, tylko że rozwala ci ten biznes i bardzo często... I to, że ci rozwala ten biznes, to by nie było dla mnie problemu. No. Ale bardzo często jest tak, ja to miałem i przeciwnicy to mieli i ja mówię, wiesz co, ja chciałem zrobić zupełnie co innego w tej turze. Ale ta karta mi podeszła i to po prostu był... no-brainer. Tak dużo PZ-ów tutaj dostałem, tak dużo pieniędzy. Okay, dodatkowo, zwłaszcza w partii dwuosobowej, tobie zabrałem dokładnie to samo, czyli to jest po prostu podwójny zysk na twoim garbie, ty mi wybudowałeś całą infrastrukturę i ja ci tutaj, wiesz, się buduję. I to jest dla mnie najważniejsze. Wcześniej mówiłem, że gra nie jest losowa, natomiast to jest ten element, który mnie najbardziej nie podoba się w tej grze, że komuś po prostu w tym momencie podeszła ta karta i skorzystał, dostał darmowy lunch. I to taki naprawdę na wypasie, darmowy lunch. I mnie to irytuje. W grze, która jest mocno strategiczna... No tak, tylko że tutaj... No... I znowu przyjdzie Piton i powie,
No Ziutku, trzeba było sobie policzyć karty, że tyle dostaliśmy. Nie, miałeś ja 90% bardziej myślę o tym, szans, że on teraz już dobrze, że tutaj się gra w ten sposób, żeby absolutnie tak jakby w swoim ruchu zakończyć to, co chcesz zrobić, nie? Tak, żeby ale nie rozkładać tego. Nie da się, prawda? Gra jest tak sprytnie pomyślana, to jest też cecha najlepszych gier, paksów i tak dalej. Ta jedna akcja, której ci zawsze brakuje, żeby wygrać grę, tak? Czy tam zrobić. Bo tu jest jeszcze kwestia tego, no zazwyczaj się ustawiasz tak, żeby mieć te kilka akcji pod rząd, tak, nie? To jest genialne, ale no nie zawsze się uda. No tak. Nie możesz całej gry tak grać. Musisz. No tak, pewne, odpuścić czasem. Pewne, są te rundy takie wolniejsze, tak. I te super kombogenne rundy. Także to mnie zabolało i to by znowu, to by nie było takie złe. Ale pojawiła się ta inna. Mhm. Pojawiła się ta inna i niestety to jest dosłownie i dla mnie ta metafora jest taka stuprocentowa, to jest taka sytuacja, jak masz tą dziewczynę, z którą jesteś, która jest naprawdę fajna, która jest naprawdę spoko, którą no właśnie kochałeś kiedyś, ale siedzisz z nią, niby z nią jesteś, ona coś do ciebie mówi, a ty myślisz o tej innej. I to jest po prostu dla mnie takie nieszczere, nie? Że no tak. Marnujesz czas swój, marnujesz czas tej drugiej osoby, zamiast być szczerym wobec obydwojga i powiedzieć, słuchaj, no niestety... Wystawiam cię na bazar. niestety, bo o co chodzi? Niestety, ale ja ostatnio, jak już grałem 2 czy 3 partie w Brasa, to jedyne, o czym myślałem, to, że dlaczego ja teraz nie gram w Foodchaina. To są inne gry. To są inne gry. Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że ktoś kocha jedno i drugie, czy nienawidzi jednej albo drugiej i wszystkie inne wariacje, że się zagrywa w jedno i drugo. Natomiast dla mnie, bardzo subiektywnie, dla mnie Foodchain robi troszkę podobne rzeczy, ale inne, ale troszkę podobne, ale robi przede wszystkim rzeczy szybciej, no mocniej, bo tam też lepiej. Nie jesteś w stanie sobie tak jakby oddzielić biznesu od reszty graczy. Tam też wiesz, że ktoś na tym skorzysta, że decyzje, które podejmiesz, komuś też zrobią dobrze, zazwyczaj. Ale musisz to zrobić w ten sposób, żeby tobie jednak przyniosły dużo większy efekt niż... Ja nawet nie chcę porównywać Foodchaina do Brasa. Po prostu to jest moje to są inne gry. Ja mówię, to są inne gry, ale jak gram w Brasa, to mam ochotę zagrać Foodchaina. I kolejna rzecz... też taki dla mnie gwóźdź do trumny, to jest to, że ja w Brasa, jak zagram partię, to może zagram jeszcze jedną pod rząd, drugą pod rząd, tak wiesz, z marszu. W Foodchaina mogę zagrać 20 partii z marszu pod rząd. I o tak o po prostu. W sensie dla mnie regrywalność, różnorodność, odczucie, bo to już jest bardzo subiektywne odczucie, różnorodności partii jest bez porównania większa niż w Brasie. Może też między innymi przez to ty mi teraz uświadomiłeś, że gram, trochę czuję, jakbym grał, wiesz, 2 partie w jednej, tak? Ta era kanałów i era no, a tutaj jak właśnie czujesz się Foodchainie z tym takim zarzutem właśnie, że to, co Maciek wspomniał, że no bo tam losowości w Foodchainie nie ma, no ale teoretycznie, no mając 3-4 osoby przy stole, no nie jesteś w stanie przewidzieć, co one zrobią. Nie jesteś w stanie przeanalizować i to trochę wygląda jak losowe, nie? Czy tutaj na przykład się nie spotkałeś z takim mechanizmem jak w Brasie, że no ktoś cię ubiegł? W Brasie na pewno nie ma aż takiej interakcji jak w Foodchainie, więc na pewno z reguły coś tam jesteś w stanie przewidzieć, pewne zagrożenia i z reguły względem jednego gracza, a nie trzech wszystkich, tak? Raczej rzadko, pewnie dwóch, tak się zdarza, ale dobra, ja po pierwsze jeszcze raz wrócę, ja porównuję troszeczkę dwuosobowo te gry. Okay? Obydwie najwięcej mam partii dwuosobowo. Natomiast w grze dwuosobowej, jeżeli chodzi o ten zarzut, że działanie przeciwnika, nie mogę go przewidzieć, jak się trochę pogra, to dużo, to tak jak ty mówiłeś przy Zakazanych Gwiazdach, aha, jak grałeś z Maćkiem. On już przewidywał trochę twoje ruchy. Nie wszystko przewidział w 100%, ale mniej więcej wiedział, że albo zrobisz to, albo zrobisz to, albo zrobisz to, nie? No większe prawdopodobieństwo jest, że wybierzesz opcję A, nie? I się pod to A. I tak samo Foodchainie. A jak mnie ktoś zaskakuje, to jest dla mnie, to jest piękne. Na plus, okej, okay, to jest rozumiem. Dla mnie plus, że wiesz, że to jest takie, o kurde, nie, no czegoś takiego, to wiesz, odkryłeś nagle... Nie miałeś takiego poczucia w Foodchainie w jakimś momencie, że ktoś niesprawiedliwie tak jakby cię ubiegł, zabrał nie, ci ten ciastko z jakim... W dwuosobowej grze nigdy, nigdy, a mam ponad, no z dodatkiem to mam około 200 partii, rozumiem. Nie zdarzyło się to.
Ale mówię, na 3-4 graczy na pewno jest większy chaos i już mnie, jakby ja już odpuszczam, tak, liczenie pewnych rzeczy. Nie? I już po prostu zdaje się, dobra, będzie co będzie, tak? Bo nie daję rady, tak? Obliczyć wszystkich możliwości, wszystkich wariacji. Tylko no, tu jest ten plus, że dociąg kart jest w pełni jawny. To jest taka, moim zdaniem, przewaga, tak, na twórczej, na braśnie, bo no w braśni nie wiadomo, kto co ma na ręce. Tu w każdej chwili pytasz, co masz na ręce. No mam to i to, kupiłem tak, tego tak, i tego. Tak. Okej, czyli to już mi daje informację mniej więcej, co chcesz, ale nie co możesz. Nie każdemu się to spodoba, bo to strasznie mocno wydłuża grę, tak? No bo, aha, dobra, on ma 7, to muszę sobie policzyć, że taki scenariusz, taki, taki. A w braśni nie wiesz. Po prostu, no. Albo ma, albo nie ma. Tak? Wiesz, no, Piton sobie policzy prawdopodobieństwo i będzie mniej więcej wiedział. Jakie karty zeszły, tak. Tak. Tam na początku nigdy mi nie wszedłoby, żeby to z kart odrzuconych sprawdzać. Ja tam pewnie ryję w korycie, nie. jak albo... świnia trufle. Tak. O, 4 w stocznie poszły. No i ten. Ale to widzisz, no to już jest inny poziom. Tak. No ale mówię, ale zasadniczo, no, w brasa... Jak go w dalszym ciągu cenię, tak raczej więcej niż dwóch partii. Już pewnie przy drugiej partii to tak, wiesz, bym się trochę wiercił pod rząd, a w Fuczenianie. I to jest dla mnie, wiesz, no to jest dla mnie kończący argument, tak? Tylko to znowu, to... To jest bardzo subiektywne, no, tak. bo Boże, no... Subiektywny podcast. Taki jest ten podcast i jest, no, nie robimy recenzji, tylko właśnie sobie mówimy, bo są na pewno ludzie, którzy grali w obie gry i ciekaw jestem właśnie, jak oni czują. Czy na przykład dalej dwie gry są na takim samym dla nich poziomie, w ścisłym topie, czy na przykład któraś z gier jednak zabrała tą palmę pierwszeństwa, nie? Ale powiem ci, że po tylu latach, bo już dawno nie grałem w brasa, aż bym nawet zagrał, nie? Z Pitonem bym na przykład chciał zagrać i właśnie, żeby on mi trochę pokazał, nie? Bo może by się okazało, że bym się zakochał z powrotem w tej grze. No ale mówię, na ten moment, tak? 2023. No dobra, to ja zostanę też w fali rozgoryczeń. A może coś pozytywnie, czy nie? A to na koniec zostawimy. Już wszyscy pójdą spać. IP, które ja uwielbiam z dzieciństwa, które się zagrywałem. Przepraszam, ja się jeszcze wtrącę. To nie jest rozgoryczenie, to jest świetna giera. Braz. Każdy powinien w to zagrać, okej? Okay? A to na pewno każdy, kto nas słucha, to zagrał, to bez dwóch zdań. To jest UFO, Terror from the Deep. Nie wiem, czy miałeś okazję zagrać kiedyś. Enemy Unknown? Coś tak. Znaczy, no, Jack the Alliance? No później już wypuszczali w... Ale to o grze komputerowej. Tak, mówię o grze komputerowej. Ja mówię o tych pierwszych takich jeszcze na PC te pierwsze wersje z niesamowitą muzyką, ścieżką dźwiękową do tej gry. Ogólnie chodzi o to, że planetę atakują kosmici, czy nie, no to też nie do końca, ale nie będę spoilerował, może ktoś będzie. Tam oczywiście Cthulhu się pojawia w tle, ale mniejsza z tym. Naprawdę? No w pierwszej części tak, stąd nazwa Terror from the Deep. Ale w każdym bądź razie zarządzamy tak jakby całą planetą, no i przeprowadzamy badania, czyli łapiemy tych kosmitów, robimy im sekcję zwłok, wynajdujemy jakieś tam technologie w oparciu o ich technologię, ulepszamy swoją. W nowszych częściach to zostało to oczywiście jeszcze fajniej rozbudowane. Ale klucz gry to jest gra taktyczna, prawda? Że wysyłamy, budujemy swój oddział i wysyłamy go na misję po prostu. Gra turowa. Tak. Jak to strasznie spieprzyli w grze planszowej... Tak straszliwie zarżnęli tą grę, którą ja tak kochałem. Zrobili z tego po prostu imprezówkę w czasie rzeczywistym. Nie znoszę gier w czasie rzeczywistym. Czyli turówkę zamienili na grę czasu rzeczywistego? Tam w ogóle nie ma misji. Nie ma tego rdzenia, czyli chodzenia po mapie i zabijania potworków. Tona plastiku dodana, piękne figurki Space Marines i tak dalej, tylko po to, żebyś nimi rzucał szybko na kartę misji, bo nie robisz w ogóle tej misji, tylko po prostu leci ci czas i wyślij oddziały na misję. No to bierzesz szybko do ręki ten garść tych plastikowych figurek, kładziesz na kartę misji i tyle. W międzyczasie komander musi zagrać kartę, nie wiem, klucz francuski. Dobra, mam klucz francuski, oddaję. I trzeba zapłacić 4 znaczniki kredytów. Dobra, płaci 4...
I to tak wygląda rozgrywka w moją ukochaną grę komputerową. Strasznie się zawiodłem na implementacji A w ilu lat jest planszowej. Ta planszówka, patrzyłeś? Nie patrzę. Gra dla dzieci. Nie, wiesz, no, tematyka i tak dalej, no, te zasady też nie są proste. Tam ogarnąć to wszystko, wiesz, teksty na tych kartach, co i jak. Kurczę, no najgorszy jest ten czas, wiesz, że to się zrobiło taka no po prostu imprezówka, bach, szybko zagraj no tak, kartę. No bo akcja nie brzmiała jakoś ciekawie, tak? No bo jakby zabrać ten czas, no to decyzje masz fatalne. Okej, no mam na ręce 3 karty, dobra, zagram tą. Zero strategicznego jakiegoś, jakiejś decyzyjności. No to, że nie ma tego elementu, który był tam najważniejszy, czyli tego zwiedzania lokacji, poczucia tego, że... A te technologie rozbudowujecie? Tam, wiesz, to tam jakieś no, karty po prostu sobie, wiesz, dobierasz, nie? Że powiedzmy, ale nie czujesz tego rozwoju, że twoja drużyna, wiesz, czy ty jako tam właściciel tej korporacji, że zdobywasz jakieś tam przełomowe wyniki badań, że zbierasz te fundusze, no tam są te fundusze, ale kurczę, no to są po prostu żetoniki tam, które dokładasz. Nie jest to w żaden sposób gra ekonomiczna, która mogłaby być świetną grą ekonomiczną o takim zarządzaniu, wiesz, Uber makro, nie? Żeby te fundusze za wszelką cenę pozyskiwać, tylko po prostu na czas gracie, rzucacie tymi kartami. Ja nie grałem, to mi ciężko się ustosunkować, ale brzmi... No fatalnie, po prostu nie za bardzo znalazłem coś w tej grze, co mógłbym pokochać, a miałem duże oczekiwania z względem właśnie tej tematyki. Ja jedno tylko mogę powiedzieć, staram się unikać jak ognia gier planszowych, przeróbek gier komputerowych, chyba że to były właśnie dobre gry turowe. Ale jak się okazuje, to może nie uchronić. No grę zrobił Erik Lang. Naprawdę? Naprawdę, no. Tak się podpisał nawet. No dobra. Ten od Chaosu w Starym Świecie, którego niektórzy lubią. Żeby ktoś nie pomylił z jakimś innym. A drugi typ gier to jeszcze sportowych, wyścigowych. To z reguły no to, że ciężko te emocje przełożyć na... No bo gry komputerowe też często gry czasu rzeczywistego. Nie? Nie mówię, że wszystkie, tak? Są ten, ale to trzeba umieć i to będzie też inna gra, tak, niż gra komputerowa. Mm-hmm. Praktycznie zawsze. Więc, no u mnie no niestety, tam jeszcze jakiś dodatek do tego wyszedł, ale szybko zamknęli ten temat, chyba nie znalazł zbyt wielu zwolenników. No ja się mocno zawiodłem. To jest taki właśnie początek nadmiernego plastiku w grach, nie? Zupełnie niepotrzebne plastikowe figurki, nie, no, które podbiły cenę. No to te Simony, tak? Nie, to FFG wydało. FFG, no ale wiem, że... Plus aplikacja jeszcze oczywiście, aha, wiesz, alerty, bum, 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 uciekający ci czas. Ale jak się nazywa? No Lang wiem, że w tych Simonach, nie? To jest w ogóle, to jest ich hasło, że gry muszą być pięknie wydane, super figurki, że to jakby prezencja gry musi kopać, to on mówi od razu, nie? A później dopiero zaczyna robić grę. No tak, i to on pamiętam chyba mówił w przypadku nawet Rising Suns, coś takiego. I w Rising Suns, kurczę, te figurki mnie kupują. Właśnie te gigantyczne figurki stworów, które przesuwamy po mapie, pasują mi do takiej otoczki, gdzie mamy tych samurajów grających w jakąś taką starą grę, nie, no, ze stworami. To mi... No ale tam jest jakaś gra, nie? Tak, no i ten stwór wchodzi między tych wojowników i jakby, się je postrach. Jakby ta mechanika, o której powiedziałeś w XCOMie, to tak brzmiała, jak ja zmywam naczynia, no weź talerz, tak, włącz wodę, tak, nałóż płyn, opłucz. Sztuczny podział na role jeszcze, no mam wrażenie, że ta gra została wytworzona tylko właśnie na fali sukcesu właśnie XCOM-a, który miał później właśnie renesans i kilka części pod rząd wyszło. No ale dla mnie bardzo nietrafiony. Jeśli ktoś ograł tą grę mocno i zobaczył w niej więcej niż ja, to proszę o komentarz. Przeprosimy? Tak, no i przeprosimy oczywiście na antenie publicznie, powiem przepraszam, która godzina, ale chciałbym usłyszeć właśnie coś więcej pozytywnego o tej grze niż ja zobaczyłem, bo dla mnie wygląda to fatalnie. Także ode mnie XCOM. Minus. Minus. Dwoja z minusem. Dobra, to co, lecimy troszeczkę jeszcze ten. Pozytywów. No. Dobra.
No dobra, to żeby było śmiesznie, to wyszło troszeczkę. Wyszło troszeczkę w tym samym klimacie, że tak powiem. Bo ile właśnie ten brass gdzieś tam z tego piedestału, naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Nie mówię, że ta gra jakoś, wiesz, to jest i tak gra, w którą zagram... No tak, bo jak ją zestawisz z innymi raskami, to i tak bije na głowę tak, do mnie, nie? To nie podlega ten. Ale dobra. Ale gra, do której bardzo długo się znowu już musiałem przekonywać, to jest The Great Zimbabwe. Ze szploterów. Ja pamiętam, znaczy bardzo dużo czytałem o tej grze. Mnóstwo osób widziałem na BGG-u, które są fanami, tak, powiedzmy, szploterów, stawiały je na samym topie, że najlepsze szplotery, często widziałem coś takiego, że no tam Great Six, tak, wielka szóstka, bo Bus oczywiście też jest w wielkiej szóstce. I tam robiły swoją topkę i było tam, wiesz, szóste miejsce, piąte, ten. I później długo, długo nic i na pierwszym miejscu The Great Zimbabwe. Nie? Takie były tematy. Od ciebie też słuchałem bardzo dużo, że świetna gra i tak dalej. No i zagraliśmy. No i zagraliśmy to partię i wiesz, ja tak zagrałem i, no wiesz, wiadomo, pierwsze partie nie do końca wiem, co się dzieje, ale nie było takiego efektu wow. Nie? W żadnym momencie w trakcie partii nie stwierdziłem, o kurczę, jakie to sprytne jest, prawda? Widziałem fajne pomysły, podobały mi się pewne rzeczy, pewne część rzeczy mnie irytowała, ale to nie była miłość od pierwszego wrażenia. Zagraliśmy drugą partię. No znowu tak jakoś, bym powiedział, dosyć abstrakcyjna ta gra. Nie bardzo wiem, co robię trochę w tej grze, bo ona nie jest taka oczywista. W sensie ona ma proste zasady, ale żeby grać w nią dobrze, mądrze, to już nie jest taki hop-siup, według mnie. Więc taki trochę brak kontroli, a to zawsze rodzi jakoś tam mniejszą lub większą frustrację. Momentami może być też ta gra według mnie irytująca, czy wręcz nawet frustrująca, bo wiesz, ja mam jakiś 30-letni plan, sobie już wymyśliłem, że zrobię to, później zrobię to, później zrobię to, a tu sru mi przychodzi Irek i jedną kartą, jedną akcją, wiesz, odwraca. Na przykład ja sobie wystawiłem tam 3 biznesy, ustawiłem cenę, wymaksowałem na 3 krowy, już się śmieję, że biedaki, albo dawajcie hajs i wygram, albo nie kupujcie ode mnie i też wygram, a ty bierzesz jednego, zmieniasz boga, czy jednego jakiegoś, czy jedno połączenie kanałami, i nagle, wiesz, kupujesz za... Boga nie można zmienić, tak, ale no... Znaczy, no to kupujesz sobie pierwszego boga, to już wiesz, tak. Chodzi mi o to, że jedną akcją niwelujesz, wiesz, jakiś mój genialny plan, który już sobie tutaj solo zaplanowałem. Tylko, że by było tutaj, trzeba oddać sprawiedliwie, że na rundę zazwyczaj mamy jedną tylko akcję, więc poświęcamy tą, tak jakby, tak, całą rundę, tak, żeby tak, to tak, zrobić. Tak, tak, ale wiesz, ale... Chociaż wzięcie boga jest poza. Ale taki mój zarzut, nie? No. Tak, no wtedy. No. I kolejna rzecz, i to jakby post factum trochę wyszło, że my sporo też partii zagraliśmy się, tak mi się wydaje, dwuosobowo. A według mnie ta gra, ona działa dwuosobowo, znaczy inaczej, ona działa dwuosobowo, ona jest okej, do dobra dla mnie osobiście dwuosobowo, ale według mnie nie jest... Nie została stworzona, tak, do rozgrywek dwuosobowych. Właśnie, no. Jest zupełnie inaczej się gra w nią dwuosobowo niż na trzy i więcej osób. No, musimy więcej pograć dwuosobowo, ale tak jak rozmawialiśmy, że dwuosobowo to jest po prostu abstrakt, gra logiczna, czy to, no, jak to nazwać, a w 3-4 to jest po prostu ekonomiczna, taka pełną gębą. Znaczy, bo na czym polega dowcip? Dowcip polega na tym, że to jest też jedna z najciekawszych gier, gdzie... my tworzymy i sprzedajemy dobra i tworzymy i sprzedajemy te dobra dla innych graczy. Czyli znowu trochę ten aspekt brasowy. Tylko bardziej według mnie elastyczny, większe możliwości dający niż w brasie, dużo. A przy tym wcale nie bardziej skomplikowany. On tutaj się bardziej zazębia moim zdaniem niż w brasie, bo tutaj no nie masz szans zazwyczaj nie skorzystać z czyichś wyrobów. Tak, nie? Musisz się bardzo, jak chcesz kogoś odciąć od czegoś, to musisz się na to bardzo napracować, ale wiesz, w brasie w dużym stopniu karty, jakie dociągniesz na rękę, ograniczają cię, wiesz, definiują, jak ktoś cię odetnie na plansz, to cię ogranicza. Nie masz aż takiej opcji, takiej, wiesz, palety, że tak powiem, akcji, przy tylko jednej akcji w turze praktycznie, jak w Great Zimbabwe. Ale dobra, wracając. Więc jeszcze dwuosobowo sporo tych partii graliśmy i dwuosobowo według mnie ta gra nie tylko jest inna, ale według mnie nie dorasta do pięt wieloosobowym partiom. Ale mówię, być może jeszcze pogramy dwuosobowo i się okaże, że będzie inaczej. Dobra, i co się stało, że zmieniłem zdanie i że ta gra tak bardzo u mnie jakby wskoczyła? Mianowicie zagrałem 4-osobową partię na internetach z tam Łukaszem, z Anią, z Grześkiem, pozdrawiamy. I widzisz, i znowu wychodzi to, co ty powiedziałeś, że wychodzimy z tego naszego ciepłego kurwidołka, gramy z
innymi osobami, które mają inny charakter, inny styl grania, inne pomysły. Czasami są, grają bardziej wrednie, tak jak ja. Czasami grają bardziej probudowanie, na przykład, tak jak ty. I wiesz, i milion innych opcji. Gra daje narzędzia do tego, żeby ten charakter swój pokazać na planszy, albo nawet swój pomysł na tą partię. Dzisiaj wstałem lewą nogą, czy tam mam ochotę zagrać wrednie, dzisiaj mam ochotę zagrać bardziej pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. I gra mi na to pozwala. I kurczę, tak jak wcześniej mi się w ogóle... Ja już wiesz, ja już tam łamałem tą grę wcześniej. Już stwierdzałem, że no nie, tutaj jest wygrywająca strategia, w cudzysłowie, najmniej VR-a grać. Przyszła Ania, walnęła najwięcej VR-a, zdmuchnęła nasz plansz. Po prostu bum! Jakby mi eksplodowała głowa, ile fajnych rzeczy mi pokazała. W tej grze chyba najbardziej mnie frustruje i jednocześnie najbardziej to doceniam, że nie da się tak naprawdę tej samej strategii zastosować w kolejnej partii. Tak, tak. Bo zaraz ktoś po prostu podchwyci i zrobi kontrę po prostu. O to jest, ona jest dużo bardziej sandboxowa niż Food Chain. Na przykład. Food Chain ma na początku te 2-3 gałązki i później dopiero się zaczyna rozrastać. A tutaj od samego początku masz sandbox, co nie znaczy, że co nie zrobisz, to będzie dobrze. Wręcz przeciwnie, musisz cały czas obserwować, co inni robią i się dopasowywać, ale mimo wszystko jest więcej możliwości, więcej kontr na te możliwości, więcej kontr na te kontry i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że jest lepsza albo gorsza od Food Chaina, tylko jest bardziej elastyczna, bardziej otwarta, tak bym to powiedział. Ale właśnie jeszcze wracając do tej partii czteroosobowej. W ogóle każdy zagrał inaczej, wiesz, fajne rzeczy tam zobaczyłem. Ania właśnie wygrywając tak obaliła te mity, tam parafrazując to znane powiedzenie, to wstrzymała ciemnotę i wiesz, i poruszyła używanie rozumu dla mnie w końcu. I wiesz, ja powiedziałem po prostu w tym momencie wow, tak? To tak można grać w tą grę, nie? Inaczej niż to, co my żeśmy grali po prostu. No i uwielbiam teraz, jakby ta gra jest tak. Po pierwsze ma olbrzymią interakcję. Właściwie cała gra jest jedną wielką interakcją. Owszem, tam nie ma praktycznie jednej akcji, najmniejszej akcji, która nie miałaby wpływu na wszystkich innych graczy. Tam może pod koniec gry już, wiesz, jak już się kończy, to są jakieś takie słabsze ruchy, ale praktycznie wszystko jest ważne. Ale tutaj przestrzegam, to jest kolejna gra, która wymaga bardzo dużo ilości partii, żeby nie siedzieć trochę tak na zasadzie jako uczestnik, jako obserwator gry. Bo mam wrażenie, że jak gramy z nowymi osobami, to... nawet jak wygrywają, bo kiepsko nam w tą grę jakoś za każdym razem idzie, to jednak ta ilość zasad na początku, te zależności jest tak przytłaczająca dla nowych osób, że one tak troszkę grają za, zrobię to. A dopiero po iluś partiach, których jeszcze sam nie doświadczyłem aż tyle, tak czuję, że się otworzy dużo takie trzecie oko, nie? Ja też nie czuję w ogóle kontroli jakby, tak? Że, albo inaczej, nie jest tak, że wiem, co robić, tak? Jak jakaś sytuacja się pojawi na planszy, czy jakieś strategie, czy coś takiego. Bo tam jest dużo zmiennych, których trzeba się nauczyć w postaci bogów, postaci rzemieślników, w zależności od tego, kiedy pojawią się artyści w grze, czyli rzemieślnicy drugiego poziomu, tak ona zmieni swój charakter od terenu. Akcje są bardzo mocne, bardzo mocne są, prawda? Bo pojedyncza akcja zmienia cały obraz gry i właściwie zmienia cały obraz gry dla wszystkich graczy przy planszy. A jak tych graczy masz 3 albo 4, bo według mnie ta gra chyba najfajniej działa na 4 graczy, przynajmniej jeszcze na więcej nie gra osób, ale na pewno od 3 wolę grać. To sprawia, to też jest, widzisz, trochę kazus Chicago Express, czyli też gry, gdzie właściwie wszystko jest wszystkich. Tam nie masz nic, co jest twoje. Nic nie masz. Wszystko jest wszystkich. Natomiast tutaj według mnie masz dużo większą kontrolę, ale w dalszym ciągu ta interakcja jest olbrzymia. Kontrolę? No, że jednak coś robisz, wiesz, to nie jest tak, że rozumiem. No bo w Chicago nic nie jest tak, twoje. Że ktoś się doczepia do spółki i ci stawia tory w krzaki, no i tyle. Tak, a tutaj jednak, wiesz, no są rzeczy twoje, też padają te pytania, dlaczego mi to zrobiłeś. Niewygodne, ale fenomenalna gra, no po prostu fenomenalna gra. Mówię, ja tylko liznąłem czubek góry lodowej, ale jakby w końcu do mnie dotarł fenomen tej gry, nie? Co tam jest? I znowu, to też nie jest gra dla każdego, bo nie każdemu taki poziom interakcji z jednej strony będzie odpowiadać. Gra jest bardzo fajnie opracowana, jeśli chodzi o fabułę i mechanikę. Czyli to się ze sobą zazębia, tak jak w przypadku Brasa, mówiliśmy tutaj jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony są te abstrakcyjne trochę elementy, tak jak bogowie.
mimo że ich działanie jest sensowne mechanicznie, ale jednak ciężko to tak sobie... To mi tak jakby daje taką piąchę w nos, jeśli chodzi o grę ekonomiczną, nie? A, dobra. Że okay. Nagle zmieniamy warunki bogami, jakieś umiejki, nie? Nie jest to... jakby to powiedzieć... Fuczenie wszystko jest tak jakby symulacją. Bardzo sensowną. A tu jest na przykład zasada, że nie możemy obniżyć cen naszych... w naszych warsztatach. No po prostu nie możemy. No, tak. Nie wiadomo dlaczego, taka jest zasada. No ale przychodzi jakiś bóg i nagle obniża, nie? Więc to są takie rzeczy, które mogą zgrzytać, jeśli chodzi o samą tą taką właśnie relację klimat-mechanika, nie? Czy wiesz, bo my tam wspominaliśmy o tym, tak? Że na przykład można by tą grę zrobić o tych jakichś tam telefonach czy coś takiego. Dalej. Wiesz, to też by się dało wytłumaczyć, że wiesz, przychodzi ci jakiś zespół specjalistów, czy zmieniasz... Albo Chińczycy się pojawiają. Tak, strategię firmy na przykład zmieniasz tak, teraz. I to by było ciekawsze niż po prostu no, karta Boga. Nie? Ja bym powiedział przystępne bardziej tak. Dla no, takich typowych zjadaczy chlebka. Tak jak ale to są takie rzeczy, które mi przeszkadzają jako osobie prezentującej tą grę innym, nie? Tak. Że tak. Gdyby, tak jak mówisz, to było o telefonach, stronach i tak dalej, to by było łatwiejsze do wytłumaczenia i gracze by się lepiej poruszali od razu od początku, nie? I pewnie by więcej też kupili tak, tego, nie? No. Tak jak z Food Chainem, gdzie ten temat był przystępny, a gra może jest nawet bardziej nieprzystępna na pewno pod względem brutalności. O właśnie, bo też powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy. To jest gra, która ma olbrzymią interakcję, ale to jest głównie interakcja pozytywna. Mm-hmm. Tu nie ma takiego gnojenia jak fuczenie. Tak? Ty fajnie mówisz, że tam czasami troszeczkę kogoś przytrzymasz za ten łokieć, ale bez przesady. Zawsze można uciec do przodu. O, tak? Natomiast mimo wszystko nie każdemu będzie tak duża interakcja w grze się podobała, że ty cały czas musisz patrzeć, każdy ruch obserwować, każdego gracza, za każdym razem jak ktokolwiek zrobi najmniejszą gównianą akcję, to musisz już weryfikować, dopasowywać się do nowej sytuacji na planszy. To co mi się też podoba, to ale jeszcze tylko powiem, ale gra jest krótka, jest bardzo krótka, jest elegancka. Chociaż im dłużej się gra, to się tak wydłuża, bo więcej tak człowiek myśli, nie? Ale... Wiesz co, ale jak na ilość tą decyzji, to jest krótka gra. No. To na przykład co mi się podoba, no bo powiedzmy wybierając kartę Boga, ty tak jakby determinujesz swoją strategię na tą rozgrywkę, no bo ta umiejętność zwyczaj jest na tyle mocna, że chcesz tak jakby pod nią grać, nie? Wokół niej budować. Ale co jest fajne, co, nie wiem, no rzadko się spotyka, ty decydujesz, kiedy w trakcie gry weźmiesz tego Boga. Czy w ogóle on jeszcze będzie dostępny, to od tego trzeba zacząć. A dwa, że możesz grać część gry po prostu własnymi siłami, że tak powiem. Czyli masz totalnie wolną rękę. Oczywiście jesteś tak jakby osłabiony względem innych graczy, którzy już wzięli Boga, ale ty możesz przygotować kontrę na ich pomysł. Tak. Biorąc Boga, odkrywasz w pewien sposób swoje karty, więc tu masz decyzję też, kiedy ja chcę wziąć sobie tą pomoc, nie? No, znaczy tu w ogóle jakby podejmując jakąkolwiek akcję, prawda, to już w jakimś stopniu zdradzasz ten swój plan, prawda? Mm-hmm. Więc to też jest taka fajna gra nerwów. To mi też przypomina abstrakty trochę, prawda? Mm-hmm. Że dopóki nie poruszysz któregoś pionka, to tak naprawdę teoretycznie ja nie wiem, który poruszysz. Oczywiście będą lepsze ruchy i gorsze, ale nie mam tej pewności. I wiesz, bardzo mi się podoba różnorodność strategii w tej grze. No jakby tutaj nigdy nie ma nawet dwóch podobnych partii. Natomiast, wiesz, sterowanie tym VR-em, tak, czyli tym naszym limitem, ile punktów musimy zdobyć dany gracz w grze, żeby zakończyć czy spróbować wygrać. Ale że to wszystko jest sterowane, znowu, nie grą, tylko akcjami graczy przy stole. I znowu, to też trzeba uważać, bo to nie jest gra, my żeśmy tak niestety kiedyś, pamiętasz, z Danielem żeśmy się pakowali, że każdy przyszedł, każdy sobie chciał zagrać solo sobie swoją partię zrobić. Nie, w tą grę tak... Jest pewna pokusa właśnie z tego względu, że macie tylko jedną akcję często w grze, no to chcecie ją, tak, że tak powiem, wykorzystać dla siebie, nie? A tutaj niestety czasem trzeba poświęcić, żeby kogoś, powiedzmy, zestopować, też, nie? Tak, tak. Znaczy inaczej, no trzeba się dopasowywać, cały czas trzeba obserwować i dopasowywać się do tego, jak wygląda świat tej gry, nie? To tak jak ja bym próbował teraz żyć, jakbym ze średniowiecza się urwał. No, świat się zmienił, tak? Jakby picie wody z kibla może nie przynieść mi chwały ani zdrowia.
Szczególnie, że wtedy nie mieli kibli. Dobra, to teraz co już? To źródełko mocy. Ja jeszcze wrzucę na koniec. Tak, no to ja sobie taką pozytywną rekomendację podrzucę. Kolejna gra z mojego dzieciństwa to był Dungeon Keeper. I tutaj w momencie, kiedy wybierałem grę Vlada Chvátila, bo to o jego grach mowa, zastanawiałem się, którą wybrać. Czy Władcy Podziemi, czy Pupile Podziemi. No i ja wybrałem Pupili Podziemi osadzonych w tych realiach. Zapytam jeszcze, bo w Dungeon Keepera komputerowego grałem, ale te planszówki tam też w obydwu jesteś tymi zwolami. No właśnie, nie wybrałem wtedy Władcy Podziemi i później gry były obie niedostępne, więc ja zostałem tylko przy Pupilach Podziemi, o których będę właśnie rozmawiał, a to Władcy Podziemi są tak mocno ściągnięci z gry komputerowej, bo tam właśnie tworzysz te lochy i tak dalej i przetrzymujesz tych śmiałków u siebie. Natomiast Pupile Podziemi to jest przegenialna gra o prowadzeniu biznesu, w którym po prostu handlujesz tymi wszystkimi groźnymi stworami. Masz klatki do dyspozycji, które sobie dowolnie modułujesz, żeby tego stwora otrzymać. Każdy stwór ma swoje słabe i mocne strony, więc wybierając stwora będziemy wiedzieli, czy on, powiedzmy, je mięso, czy je trawę, czy może być agresywny, czy lubi głaskanie i tak dalej, i tak dalej. No i mamy też naszą prognozę w postaci kupców, którzy będą otrzymywali tak jakby znaczniki tego, znaczy co, kupcy, którzy będą nam pokazywali, jakie stwory ich dokładnie interesują, które będą, no, więc do nas zależy decyzja, w jaki typ stwora pójdziemy i jak długo go przetrzymamy. Im dłużej trzymamy stwora w klatce, tym staje się silniejszy, trudniej go utrzymać, ale jednocześnie oczywiście dostaniemy więcej pieniążków za takiego wyhodowanego stworka. Do dyspozycji mamy naszych workerów, czyli małe takie gobliny, które obsługują te trole. Te nasze stwory, klatki. Klatki oczywiście trzeba sprzątać z kupy, są znaczniki kup, to jest bardzo pozytywne. I to, co jest... Czyli musisz i wykarmiać, tak, tych gości? Dokładnie. Zadbać o tam, tak, tamagoci. Bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo, tak, że jeśli mam, powiedzmy, jakieś wymagania magiczne, to muszę też zapewnić jakąś ochronę magiczną. Muszę go też tam poprzytulać, powiedzmy, żeby go uspokoić. Albo... one mogą się zerwać. Mogą uciec z klatki, wtedy te goblinki obrywają po głowie, więc jest naprawdę fajnie. Czasem jest tak, że jakieś, zaraz właśnie do tego chcę dodążyć, jakieś stworzenie zginie, no i od następnej rundy pojawia się więcej mięsa na straganie. Nie ma marnacji. Tak? Więc gra ma mnóstwo zasad. To jest olbrzymi minus tej gry, ta duża ilość zasad do ogarnięcia, ale przy tym wszystkim jest tak pięknie zaimplementowana właśnie ta fabuła, ten klimat, od planszy, poprzez instrukcję pełną żarcików i tak dalej, po samą rozgrywkę, której naprawdę czujemy się właścicielami z stwora, którego chcemy tam jak najlepiej o niego zadbać i wyhodować, i żałujemy, że musimy go sprzedać. A jeszcze tylko zapytam, a w zależności od wielkości tego stwora, któremu się zmarło, to więcej albo mniej tego miejsca? Nie, jest jednakowa ilość, ale klatek możemy mieć więcej stworów. I mamy do zarządzania rękę kart. A jeszcze zapytam, te klatki jakoś, to jak one są porozkładane, że tam niektóre się lubią stworzyć, coś to ma znaczenie? Nie, tylko że klatki też mają różne cechy charakteru. Jedna klatka będzie lepsza pod magiczne stwory, inna pod jakieś bardziej agresywne. I mamy rękę kart takich potrzeb, czyli musimy po prostu wyłożyć i zaspokoić potrzeby naszych stworów. Więc im więcej tych stworów mamy, tym może nam więcej to problemów sprawić. Więc genialnie oddany klimat poczucia humoru, takiego właśnie typowego dla Vlada, dla jego gier, i tego poczucia humoru, które widzieliśmy właśnie grając w Dungeon Keeper. Więc jestem pod wrażeniem, że przy takiej złożoności zasad, mechanizmów, udało się to tak
to osiągnąć po prostu, no, w taki ciekawy sposób. I naprawdę gra jest świetna. Jestem ciekaw, właśnie teraz Rebel na nowo wydał Władców Podziemi, to być może sobie sprawdzę. Czyli to drugą grę, nie. To była jego pierwsza, tak. Ale ty mówisz o Pupilach. Ja mówię o Pupilach, tak, a teraz na nowo zostały wydane Władcy Podziemi, więc do sprawdzenia. Mówię, na moment, którym ja się interesowałem obydwiema grami, to bardziej polecane były Pupile, no ale no, do sprawdzenia są też Władcy. A powiedz mi jeszcze, bo ty kiedyś próbowałeś to dzieciakom chyba, tak? Sprzedać tych Pupili. Graliśmy, tak. No, ale to muszą być już duże dzieciaki. To jednak jest, ogarnięcie tego jest naprawdę wymaga już skupienia. No ale jeśli dzieciak wierci się po 10 minutach, no to wiadomo, to już odpada, bo gra jest długa. No i jest to zarządzanie ryzykiem. Jest to push the luck. Które czasem dodaje śmiechu, emocji do rozrywki. Wiesz co, no bo cały czas tak naprawdę zastanawiasz się, czy jeszcze tego zwierzaczka rundę potrzymać. Dobra, czyli bo tam masz, tak, bo tam masz fajne takie suwaczki. Każdy stwór ma suwak po prostu i po prostu ten suwak cały czas rośnie, większy, no i rosną jego potrzeby jednocześnie. Okay. I jednocześnie oczywiście jego cena, więc bardzo fajnie rozwiązane. Plansza, po której przemieszczamy naszych workerów, to też jest takie malutkie arcydzieło. Muszę sprawdzić, kto to rysował w ogóle, bo to jest genialne. Ale są te właśnie miejsca, do których wysyłamy naszych tych goblinów, czyli na bazar z mięsem albo z warzywami, to znaczy tego, co je, czy możemy wysłać naszego goblinka po to, żeby klatkę nam przytargał nową, możemy zdobyć jakiś artefakt, który nam na stałe trwale pomoże w ogarnianiu tych stworzeń, więc... A powiedzmy jeszcze, bo tutaj chyba dużo się jakby w tej swojej planszetce siedzi, nie? A interakcja to co, jakiś worker placement jest, tak? Że tam się blokujesz po prostu miejsca, nie? Czasem celowo, żeby ktoś powiedzmy mięska nie dostał czy coś takiego i miał problem z wyżywieniem. Są też eliksiry do usypiania tych zwierząt, żeby one uspokoić je trochę. Jeśli wiesz, że na przykład nie jesteś w stanie zapewnić jakieś tam potrzeby, no to takie mleczko jak od tego z Gry o Tron. Zalewasz go i on jest spokojniejszy. To dziecko, które płacze, to dolewasz po prostu wody do mleka i idzie spać. Idzie spać, no. Więc świetny przykład przeniesienia poczucia humoru z gry komputerowej na planszową. Tak. I przy okazji naprawdę wysokiej klasy, ciężkie euro, ale strawne. Także polecam Pupile Podziemi, no i Władcy Podziemi dla mnie do sprawdzenia w tym momencie. Także no co, kończymy nasz czarujący odcinek, który się rozjechał całkowicie, nie wiem nawet jak go nazwać. IP plus nieporozumienie. Tak, no, nieporozumienie. No. No dobre, więc nazwiemy to po prostu nieporozumienie i będzie wiadomo, o co chodzi. Dzięki serdecznie za kolejny odcinek z nami. Zapraszamy do kolejnych. Pozdrawiam, Irek. I Piotrek. Hej. Poczekaj, jak ty powiedziałeś, że awaria, no, może się dajesz.